Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na nowej wróżbie miłosnej. Bardzo proszę Państwa o subskrypcję mojego kanału i kciuka w górę, jeśli Państwu się czytania podobają. Bardzo proszę o abonament darmowy mojego kanału, by Państwo odwiedzali często, regularnie mój kanał i oglądali moje wróżby. Więc pytanie jest, czy on, ona mnie kocha? Już położyłam karty, przetasowałam, oczyściłam. Zawsze oszczędza to nasze 5 do 7 minut. Są tutaj Lenormand karty, karty Tarota, karty orakel miłości, energy orakel, czyli orakel energetyczny. I zobaczymy, co pokazują te wszystkie karty. Więc karta na spodzie czytania. Zapalę światło, by Państwo dobrze widzieli karty. Karta na spodzie czytania Lenormand kart był szczyt góry, czyli są to ogromne jakieś blokady, które partner ma, jakieś przeszkody tutaj w Waszym związku, ciężka droga dla Was, po prostu jakiś kryzys, ale być może tutaj dla partnera jest ten związek jakiś ciężki. Karty Tarota natomiast pokazują tutaj 10 mieczy, czyli odejście, pozostawienie jakiejś ciężkiej sytuacji, ciężkiej relacji, ciężkiego związku, stan depresyjny, coś, co tego partnera przygniotło, nie może się podnieść z tej rozterki, z tego bólu, z tego żalu, ale dobiega to końca, ponieważ czyli ten stan depresyjny, tego smutku, tego żalu właśnie tutaj w tej sytuacji związkowej dobiega końca, ponieważ widzimy jasny horyzont, czyli są perspektywy na wyjaśnienie się sytuacji. Takim już tutaj jakby motywem zaczynamy to czytanie i zobaczymy, jakie są teraz jego myśli, czyli tu jest poziom mentalny, poziom głowy. Więc na pewno na poziomie głowy, czyli mentalnie, na pewno tęskni bardzo partner za Wami. Z tych tutaj pierwszych kart już wywnioskowałam od razu, że jest jakiś kryzys w związku, więc jest tęsknota partnera za Wami. Myśli na pewno, jesteście od siebie oddaleni, nie macie kontaktu ze sobą i nie widzicie się regularnie, być może jesteście też daleko, w innym mieście, czy dzielą Was kilometry, jakaś odległość, ponieważ jest to też karta podróży, ale jest to również karta tęsknoty, jest to również karta powolnego tempa w relacji, czyli partner tęskni za Wami, myśli o Was, ale na razie jest jeszcze wolny w działaniu, prawda? To jest pierwsza karta. Druga karta jest Tarota i to jest osiem mieczy. Osiem mieczy jest to karta takiego zniewolenia, pułapki mentalnej, w której się partner tutaj znajduje, czyli jakby chciałby być może zrobić jakiś krok, ale tutaj na poziomie właśnie mentalnym, bo tutaj mówimy właśnie, co jest w jego myślach, głowie, tak, mentalnie, czyli znajduje się tutaj na zupełnej takim pasywnej pozycji. Widzicie Państwo, jest po prostu osoba związana, nie może się ruszyć, ma zawiązane oczy, nic nie chce widzieć, czyli wierzy w coś, że musi coś zrobić, ale siedzi jakby związany w klatce i nie może w ogóle wykonać żadnego ruchu, czyli znajduje się sam ze sobą w takiej bezwładnej sytuacji właśnie
klatki mentalnej, z której nie może się w ogóle jakby uwolnić. Po prostu ma dużo myśli, tęsknoty, bardzo dużo kocioł myśli, że tak powiem, ale jest w pozycji pasywnej. Widzą Państwo, że tutaj leży ta osoba, patrzy się tylko po prostu w swoje własne odbicie w lustrze i się męczy po prostu sama ze sobą ta osoba. Także tutaj jest pewna pasywność pokazana. Teraz zobaczymy, co jest na poziomie serca, czyli na poziomie emocji u partnera. Tutaj jest pozytywna karta, czyli karta gwiazdy. Karta również to są emocje, tęsknota, też szczęście, tak? Czyli w sercu emocjonalnie pragnie na pewno partner szczęścia i tęskni, bo tutaj ma w głowie tyle myśli, prawda? Tęskni za tym szczęściem z Wami, wspomina, pragnie być szczęśliwy, być w szczęśliwym związku. Tutaj jeszcze piękniejsza karta tarota, słońce, czyli w jego sercu na pewno jest miłość, są uczucia gorące, namiętne, piękne, jest niesamowite pragnienie właśnie miłości, niesamowita potrzeba tutaj tego pięknego związku z Wami, prawda? Czyli w sercu jest zupełnie jakby tutaj inna sfera niż mentalnie. Mentalnie jest tutaj właśnie jakaś straszna męka, a w sercu jest miłość ukryta. Być może nie potrafi on sobie sam z tymi emocjami poradzić, nie umie ich pokazać, prawda, wysłowić. Także słońce to na pewno pozytywna energia życia, pozytywne szczęście, bardzo dobre wibracje miłosne, szczęścia, tak? To jest jego pragnienie. Czyli tutaj w sercu uczuciowo bardzo, bardzo pozytywnie. Teraz zobaczymy sobie trzecią kartę. Tutaj była głowa, tutaj serce, a tutaj jest odpowiedź, taka reasumacja tego pytania, czy on naprawdę kocha. Więc tak jak mówiłam tu przy pierwszej karcie, że jest jakieś rozstanie, prawda? Pokazały tutaj te karty na dole talii, blokady, ciężkie, jest to bardzo ciężka relacja dla partnera. Chce odejść, chce porzucić to, po prostu jest przemęczony. I tutaj mamy niestety kartę śmierci, czyli coś jednak umarło. Ta miłość, powiedzmy, podupadła, umarła, jest w tej chwili taka martwa, prawda? Czyli umarła jednak po to być może, by się odrodzić, ponieważ uczucia w partnerze są, ale bardzo stłamszone poprzez te właśnie tutaj męczące, mentalne jakieś myśli. Czyli ta miłość niestety jest niespełniona, tak? Umiera, wymiera. Być może jest szansa, by narodziła się ta miłość jak Feniks z popiołu jeszcze raz na nowo, ale na pewno jest to ciężka praca, co pokazuje ta karta tutaj na spodzie talii, tak? Jest to bardzo ogromny wysiłek, ciężka praca i trudna droga, byście wrócili do tego samego stanu przed tym kryzysem. Następną kartą jest tutaj piątka buław, czyli piątka buław tu pokazuje właśnie taką jakby targanie się, szarganie się z własnymi właśnie tutaj myślami. Bardzo to pasuje do tej też karty, prawda? Na poziomie mentalnym, gdzie tutaj partner bije się właśnie z własnymi myślami, nie chce nic widzieć, nie chce nic słyszeć, tylko jest jakby w klatce mentalnej, pasywny. Tak samo tutaj jest karta, że po pierwsze być może partner myśli, że ma konkurentów, że panie już po prostu poszły gdzieś, znalazły jakiegoś innego partnera, że być może jest jakiś inny tutaj konkurent, tak? Ponieważ jest tutaj karta konkurencji też, lub jest to konflikt wewnętrzny, który ma właśnie ten partner pomiędzy tutaj mentalnym, tak mówiliśmy, mentalną klatką, emocjami dużymi, miłością w sercu i nie może po prostu pogodzić się z tymi dwoma tutaj tak ekstremalnie różnymi, prawda, wibracjami, więc tutaj się szarga z tymi swoimi myślami, bije się sam jakby ze sobą z tymi myślami, uczuciami i naprawdę sam
tak jakby nie wie, co ma zrobić. Chce na razie, na pewno jest to wróżba na dziś, tak, na dzisiaj. To jest wróżba po prostu taka jednodniowa, chwilowa, co teraz jest w uczuciach właśnie u partnera, więc na pewno na dzień dzisiejszy, na tą chwilę ma tutaj partner jednak taką chęć zostawienia tego związku, odejścia, bo jest przeciążony, przesilony, przemęczony, prawda? Bije się, szarga sam ze swoimi myślami, emocjami. Więc nie jest to odpowiedź jednoznaczna, bardzo mi przykro, ale na pewno te karty tutaj są losowo wyciągnięte. Zobaczmy, co powie orakel miłości. Czy partner kocha? The answer is nine. Czyli odpowiedź jest nie. Wyszło tutaj nie. Niestety, przepraszam bardzo, ale jest to odpowiedź przeze mnie wyciągnięta i po prostu tutaj przygotowana. Więc widzą Państwo, że nic tutaj nie jest manipulowane, że są tutaj odpowiedzi kart autentycznie i na gorąco, ponieważ pasuje tutaj z tymi kartami Lenormand i Tarota, że jest niespójność, prawda, myśli i uczuć partnera i coś jednak umarło między Wami poprzez te ogromne tej przeszkody i blokady, które się od razu jako pierwsze pokazały. No i odejście, prawda? Obojgu Państwa partner chce odejść, chce jakiś nowy tutaj, albo nowy początek z Wami, albo w ogóle nowy początek jakiś po prostu mieć. Zobaczymy jeszcze tutaj te karty miłości. Versöhnung. Someone from your past is returning to your life. Ok, czyli tutaj jest przebaczenie, pogodzenie się. Że ktoś z Waszej przeszłości powróci do Waszego życia. Czyli być może jest tutaj właśnie ta osoba, która takie ma wątpliwości, teraz jest w stanie depresyjnym, w stanie jakby takiej ogólnej niewiary w ten związek, bije się z myślami, z własnymi tymi tutaj gorącymi emocjami w sercu, widzi okropne jakieś tutaj przeszkody w tym związku, ale nie. Jest jej karta, która mówi, że będzie pogodzenie się, będzie wybaczenie sobie, że to jest partner, który powraca. Czyli nie jest to nowa osoba, tylko partner, który powróci. Więc na pewno mówimy tutaj o tej relacji. Jeśli Państwo mają kryzys, przerwali relację, właśnie jest związek teraz w kryzysie i są blokady. To jest następna karta. Magic Hand and the Mirror, ok, to jest magik i lustro, czyli no, magik, który trzyma lustro, jakby przewiduje przyszłość i ma kontakt ze wszechświatem, ma oczywiście właściwości ezoteryczne, być może jakieś szamańskie, być może jakieś spirytualne oczywiście. Więc jest to osoba, która ma rozbudowaną intuicję, która zajmuje się tutaj ezoteryką i magią i przewiduje przyszłość, prawda? To jest ten symbol tego lustra. Więc na pewno jest tutaj taka rada, nie na próżno Państwo tutaj zaglądają i szukają właśnie na YouTubie różnych porad, wskazówek, kart i przepowiedni, które są tylko drogowskazem. Przypominam, że to nie jest jakaś wyrocznia, że nie muszą Państwo tym się kierować, tylko jest to drogowskaz, prawda? Jakaś wskazówka, jakiś impuls, żeby Państwo po prostu przemyśleli swoją relację jeszcze raz i żeby ktoś po prostu obiektywnie powiedział tutaj, jakie są właśnie wibracje, prawda, w Państwa związku. Także nie na próżno Państwo tutaj do mnie zaglądają, z czego się oczywiście bardzo cieszę, ponieważ tutaj właśnie jest powiedziane, że jakaś osoba, która zajmuje się magią, która ma telepatię, która ma właściwości czy talenty jakieś właśnie spirytualne, ma dobrze rozbudowaną intuicję, że może Wam pomóc, że macie korzystać właśnie z takiej rady i porady, prawda? Ponieważ
no, żebyście nie wpadli w jakieś tutaj stany depresyjne, tak jak tutaj ta karta pokazuje, prawda? Stan przeciążenia, samotności, izolacji, smutku, rozczarowania, odejścia. Także żebyście nie byli Państwo tacy po prostu no, kompletnie już, powiedzmy, załamani tym, co się stało tutaj w tej relacji, ponieważ sami wątpicie, prawda? Szukacie pomocy w tej sytuacji, więc tutaj jest osoba spirytualna, która Wam pomoże, czy da poprzez swoje właśnie tutaj jakieś możliwości czy talenty, prawda, jakąś podporę, jakąś poradę. To jest też bardzo ważne, żeby się wspierać w takich trudnych emocjonalnych sytuacjach. Także no bardzo mi przykro tutaj z tego rezultatu tej wróżby, ponieważ no, nie jest to na pewno taka bardzo jakaś radosna tutaj informacja na końcu, czy rezultat jednoznaczny, no ale jest to odpowiedź realistyczna i prawdziwa, tak jak tutaj te karty do Państwa przemówiły, prawda? Pomimo to życzę wyjaśnienia tutaj tego kryzysu, tej sytuacji. Jest tutaj szansa na to, by się dogadać i by sobie przebaczyć, by spróbować jeszcze raz. Są uczucia na pewno w sercu, z tym, że no, w głowie realistycznie tutaj partner ma jakieś wątpliwości ogromne, ale w sercu ma uczucia piękne i gorące, więc tego Państwu życzę, by wyjaśnić te problemy. I proszę zaglądnąć na mój kanał na następną wróżbę. To jest tylko krótkotrwała wróżba na ten czas. To się może szybko zmienić wszystko, więc zobaczymy w następnych dniach, co będzie tutaj w sferze mentalnej i emocjonalnej u partnera. Dziękuję Państwu serdecznie, proszę o lajki, subskrypcje, proszę o wizytę na moim kanale. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.